zabrać głos. Pan Białkowski, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam tylko kilka takich małych, drobnych pytań uzupełniających tu wypowiedź pani skarbnik. A więc może tak, zacznijmy od planu dochodów i tam mamy tą pozycję 770 tysięcy, że mieliśmy planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości i teraz przewidywane wykonanie to jest 220, 500, tak jak tu jest wskazane i jak pani mówiła, no nie będzie zrealizowane. A więc ja mam takie pytanie, czego nie udało się sprzedać, a co miało być sprzedane za to 500 tysięcy, bo no warto, żebyśmy po prostu wiedzieli, skoro takie plany się wykonuje. A więc o to bym prosił. Teraz, szanowni państwo, dalej. Tutaj widzę, że policja w Szprotawie zwróciła się faktycznie do naszego samorządu o to, żebyśmy dofinansowali zakup samochodu służbowego i przeznaczamy na ten cel 28 tysięcy. Ja mam tylko takie pytanie, czy jest nam jako powiatowi znane to, czy Szprotawa i okolice, inne te gminy również partycypują w kosztach? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Chciałbym również tutaj odnieść się do tej przebudowy drogi powierzchni 1066F, nie, w miejscowości Bożnów, bo tak jak pani powiedziała, no to będziemy robili tą drogę z progu, tak, tylko tyle, że jak na razie, tak jak też było stwierdzone i ja się dopatrzyłem tego też, nie ma na razie tych środków. Czyli kiedy one spłyną, czyli co w przyszłym roku dopiero spłyną, tak, w 2018. Teraz chciałbym się dowiedzieć właśnie w jakim procencie, bo to też warto, żebyśmy wiedzieli. Kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to tutaj no, jest ta droga Bukowina-Bobrzańska. Mówiliśmy o tym, że zwiększamy te 18 412 zł bodajże, tak? Tylko my mamy dochody na minusie, czyli w takim układzie czy gmina Bukowina-Bobrzańska wycofała się z dofinansowania tej inwestycji, skoro ściągamy te 250 tysięcy? Mam też takie pytanie. Teraz tak, rozumiem, że jeśli ściągamy wydatki w kwocie tych 300 tysięcy na drogę w gminie Iłowa, tam jest ten drugi etap, to rozumiem, że ta droga w ogóle nie będzie realizowana, tak? To jest gmin. Pan starosta, proszę. Czyli właśnie, bo już powiem, co w tym wszystkim akurat brakuje, bo żeby było właśnie opisywać to. Nie, panie radny, to są zadania, by pan śledził budżet, to by pan zobaczył, że to jest zadanie gminy. Chodzi o to, że montaż finansowy. Ja przepraszam, że tak wytłumaczę. Montaż finansowy polega na to, że powiat, jak i gminy realizują zadania z obszaru gminy i powiatu, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Gmina Iłowa zwróciła się do powiatu o dofinansowanie tego zadania tylko z tego tytułu, że dostaje bonus w postaci dodatkowych procentów. I to, co pan mówi, to jest zadanie, które miała realizować gmina Iłowa i nie dostała na to dofinansowania, bo projekt był źle oceniony. Bukowina Bobrzańska jest to zadanie powiatu współfinansowane przez dwie gminy. Nie gminę Bukowina, tylko gminę wiejską Żagań, gminę Małowice. Zadanie, które my realizujemy, jest współfinansowane przez środki unijne w postaci dotacji, którą przekazuje wojewoda, 50%. Gmina Małomice i gmina Żagań dokładały do tego zadania po 450 tysięcy, w sumie 900 tysięcy. My w związku z tym, że nie będziemy przekazywać środków na zadanie gminne, gminy Małomice na przebudowę drogi lokalnej w Małomicach 300 tysięcy, wycofujemy 150 tysięcy, dostajemy tylko do tego zadania 200 tysięcy od gminy Małomice i gmina Małomice zapina budżet. W tym momencie realizuje zadania, bo dostała środki z innej puli na drogę w Małomicach. Jeżeli chodzi o te przesunięcie środków o Bożnów, gdzie my realizujemy zadanie z progu, dokładnie to jest zadanie dwuletnie 2016-2017, termin realizacji tego zadania jest na przełomie 2017
17, 18 z dwóch powodów. Dlaczego powiedziałem 16? Bo w 16 był proces przygotowania, wykupywania i wykupu działek. W 2017 ogłoszenie przetargu, realizacja, zamknięcie w 2018 rozliczenie. Dofinansowanie do tego zadania z PROW-u to jest ponad 63%. Nasz wkład zabezpieczamy z tych wolnych środków w tym roku w tej postaci, że będziemy mogli ogłosić przetarg. Wiemy o tym, że jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o przetargi, o ceny, o koszty. Z dwóch powodów. Wzrosła cena paliwa, wzrosła cena robotogodziny i te przetargi już nie idą tak, jak byśmy chcieli, w miarę o 12% więcej. I to są te środki, te przesunięcia, które wykazujemy. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, które zaplanowaliśmy w budżecie, to jest zabezpieczenie tych nieruchomości, które mamy i mogłyby być sprzedane, ale jako zarząd i jako też radni powiatu zdajemy sobie sprawę, że dzień dzisiejszy jest takim dniem, że ta sprzedaż nie idzie tak, jak byśmy chcieli, bo niestety nieruchomości, jak i grunty stoją i te ceny są, jakie są. Nie chcemy narażać ani działań zarządu, ani rady na to, że może nam w budżecie braknąć tych środków. Wobec powyższego z wolnych środków zabezpieczamy. Bo my w postaci nieruchomości i gruntów mamy ten majątek, ale przewidujemy i chcemy być przewidujący, wobec powyższego zabezpieczamy te środki i przewidujemy tylko sprzedaż w wysokości 220 tysięcy. Notabene, nieruchomości powiat posiada, grunty również, ale nie chcemy wszystkiego się wyzbywać, tylko z tego tytułu, że planujemy w najbliższych latach też inwestycje. Co do zakupu wozów, jeżeli chodzi o policję w Szkotawie, mówimy o wozach patrolowych do prewencji. Tak, tam się składają trzy samorządy. Gmina, miasto i gmina Małomice, miasto i gmina Szkotawa i gmina Niegosławice. Samorządy w to zadanie wnoszą kwotę w wysokości 60%. Powiat dokłada 28 tysięcy. Będą zakupywane z tego co wiem dwa pojazdy. To było mówione, proszę, cztery w sumie, ale my dokładamy do dwóch, dwa. Ja tylko mówię to, co my jako samorządy będziemy kupować. To jest inicjatywa, którą zapoczątkował pan przewodniczący rady, jak i radni z rejonu Szkotawy, wszyscy. Mówię o radnych powiatowych i niektórych radnych z tych gmin. Ta inicjatywa została dobrze odebrana przez społeczeństwo. My uważamy, że to się przyda, dlatego skierowaliśmy te środki, a nie inne. I to jest taki montaż. Cztery samorządy wyliczone, dlatego pan świętej pamięci komendant, który był, rozmawiał ze mną. Ustaliliśmy, że tylko są 28 tysięcy, takie środki już zabezpieczyli i ja uważam, że to jest słuszne. Tyle, co mogą odpowiedzieć na pytanie. Jeszcze. Pan Białkowski. Panie starosto, no ja się cieszę, że rozumiemy się w tej kwestii. Akurat z tego tytułu, że pan tam powiedział, że może ja nie do końca przeglądam budżet, informuję pana, że tak. Nie, i też wiem właśnie i dlatego o to pytam, ponieważ tu są dotacje i wiem, które są z plusem, które są z minusem, które są na dochodach, które są na wydatkach. I z tego tytułu pytam, z tego tytułu, że jest to tabela, która jest jak gdyby uzasadnieniem do załączników dotyczących dochodów i wydatków, tylko tyle, że nie jest tam wskazane, która gmina i z jakiego powodu rezygnuje z jakiegoś zadania, czy przekazuje na nie mniejsze środki. I z tego tytułu zmierzam do tego, aby w tych opisach tam była tylko krótka informacja na ten temat. I teraz jeszcze się odniosę do tych samochodów. Bardzo dobrze i jesteśmy za dofinansowaniem i pomocą dodajemy i dla policji, i dla straży, i dla różnych instytucji. Ja tylko pytałem o jedną rzecz, nie? Czy te wszystkie inne gminy na pewno partycypują? Jeśli partycypują, to w jakiej wysokości? Natomiast my swoją część dajemy i to jest umieszczone tutaj w budżecie. Ja nie mam nic przeciwko. I też pytałem o te 500 tysięcy złotych i powiem tak, tak naprawdę, no jeśli się bierze kwota 770 tysięcy, to ona się skądś bierze. Dlatego ja spytałem się konkretnie o to, jakie obiekty mieliśmy do sprzedaży, czyli jako powiat, za które mieliśmy otrzymać taką kwotę, że teraz schodzimy do 220. No nie otrzymałem niestety odpowiedzi, a to szkoda, bo byśmy wiedzieli, czym dysponujemy, jakim majątkiem gminy, który w najbliższym czasie, może niekoniecznie teraz, ale w przyszłości będzie sprzedany. Teraz jeszcze mam jedno pytanie, bo tak jak sobie sięgnę właśnie, bo tutaj jak pan starosta tak mówi, to sięgnę sobie do zamknięcia roku 2016 i przypomnę sobie nasze zadłużenie. To jest 18 760 000.
które płynie z naszego budżetu. I tak tutaj zerkam na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, czyli chodzi o obligacje na 4,5 miliona, które są bodajże od 1 stycznia. Czyli to jest nasze dalsze zadłużenie, tak? Z tego co rozumiem, pani skarbnik, czyli do 18 760 by trzeba było dodać 4,5 miliona i wtedy widzimy od razu, jakie mamy zadłużenie. I tutaj mam też od razu takie pytanie, skoro te obligacje nam się tutaj w tej zmianie budżetowej przewijają, w którym banku mamy wyemitowane te obligacje, jak będziemy je wykupować, to ile będziemy musieli zapłacić procentowo za ich wykup? Też bym chciał to wiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja odpowiem. Samorządy dokładają się po 20 tysięcy. Jeżeli chodzi o te środki, które już mówili o inwestycje, nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy dana gmina, dany powiat dostanie dofinansowanie, bo wiadomo, że te wnioski są oceniane i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak to się odbędzie po przetargu, dlatego ja już to wyjaśniłem wcześniej. Po prostu były zaplanowane w budżetach, takie realizacje poszły. W międzyczasie część wniosków nie dostała do dofinansowania, bo źle była, albo inaczej małą punktację dostała w ocenianiu, a niektóre po prostu poszły przetargi tak, jak no, nie chcielibyśmy, no, po niekorzystnych cenach dla samorządu. Wszystkie samorządy dotowały do pojazdu w wysokości 20 tysięcy, my 28 tysięcy. Te gminy, co wcześniej wspomniałem. Jeżeli chodzi o wartość nieruchomości w gruntach, mamy działki na terenie gminy Iłowa. Mamy działki na terenie miasta Ragania i nieruchomości, także na terenie gminy miasta i gminy Szprotawa. To są te działki, te nieruchomości, które mamy wykazywane. My jak cokolwiek opracowujemy, przedstawiamy, to nam wypracowuje i przedstawia Wydział Geodezji i wycenę roczną. Także to nie ma coś takiego, co się bierze z powietrza. To jest wszystko udokumentowane, to jest wszystko przygotowane i przedstawione na zarząd. Ja rozumiem, że są pewne wskaźniki, można mówić, że no, prognozujemy, nie wychodzi, wychodzi. Jeżeli chodzi o zadłużenie, proszę zrozumieć, że my, poprzednia i następna rada zrobiły bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o utrzymanie szpitala, funkcjonowanie szpitala. Te zadłużenie jest związane z dwóch powodów. Po pierwsze, restrukturyzacja i oddłużenie szpitala w Szkotawie, bo my o tym zapominamy, ale Szkotawę też myśmy kiedyś mieli jako szpital, myśmy to wszystko zakończyli, zrobili i te koszty zobowiązania powiatu na siebie. Po drugie, szpital w Żaganie, budynek w Żaganie, który jest dalej własnością powiatu, został wyremontowany, został genialnie doposażony, zrobiony, jak książka pisze, funkcjonuje i jest w systemie strefowego szpitala i cały czas go dofinansujemy. Po trzecie, pan mówi, zwiększa się zadłużenie, nie, bo my na bieżąco spłacamy bardzo dużo innych zobowiązań, między innymi subwencji oświatowych i nie tylko. Bo trzeba powiedzieć jasno, że na bieżąco prowadzimy inwestycje, na bieżąco inwestujemy w infrastrukturę drogową, w imprezy, jak i w oświatę. Wchodzimy w kolejne projekty, projekt o nazwie Szkolnictwo Zawodowe, bardzo duży, mocny projekt, prężny, który będzie przynosił niedługo efekty. Weszliśmy, już przynosi, ale ja mówię o tej przyszłości już takiej widocznej, odczuwanej przede wszystkim dla dzieci, nauczycieli. Ale wchodzimy też w projekt bardzo mocny jako geodezja, to co dzisiaj już o tym mówili, o zwiększeniu tego udziału, bo to jest dosyć istotne i ważne, bo od czasów wojny u nas kuleje sprawa geodezji, ograniczenia gruntów, ewidencja i nie tylko. I to są zadania. I powiem tak, tak notabene, my naprawdę, jakbyśmy tak siedli i tutaj przeanalizowali to wszystko, to na bieżąco inwestujemy, na bieżąco spłacamy i wcale nie zadłużamy powiatu. Wręcz przeciwnie, dajemy sobie radę. Jak ktoś chce to widzieć w złych barwach, to będzie to widział w złych barwach. I ja nikomu tego nie mogę zabronić. Dziękuję. Pan Białkowski. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja tego nie widzę w złych barwach, po prostu zwracam uwagę moją i moich kolegów, którzy są także w Radzie, na to, żebyśmy po prostu orientowali się w wysokości zadłużenia, ponieważ jest to tak ubierane tutaj w te tabelki, że no niekiedy ktoś może czegoś nie zauważyć. Z tego tytułu ja tylko podkreślam, że połączenie właśnie 28 750 28 milionów
18 milionów, przepraszam, 750 tysięcy plus 4,5, to daje kwotę odpowiednią, która świadczy o